Hello, Andrzej. Hej, co ci się z tobą dzieje? No ja nie wiem. Ja szczególnie Rudik nie wie. O, zobaczcie, urodziła. O, my najszczęśliwszym dedu na świecie. O, jeszcze nie umie tak to przechodzić. O, dobrze, że załatwiłem kolegę. On to wszystko zobaczy pierwszy raz. Co? Ale jak to... znaczy, że zaprosiłem go i to fajnie się składa, że jest źrebienie. No, to on nas nie był, więc ja myślałem, że może by tak. A, no to się słyszyło, nie będzie ciszy i spokoju przy źrebięciu. I no i będzie jeszcze większa harmider. No to ja może sobie stąd pójdę. Przecież to będzie tylko jeden kucyk i ja. Hej, jak go nazwiecie? To jest dziewczynka, nie? No i jak ją nazwiecie? Jeszcze nie myśleliśmy nad imieniem, w ogóle zapomniałem o tym. A ty, Muszlo, jak sądzisz, jakie może być imię? Nie wiem, może niech weźmie ode mnie i od ciebie. Jest Szel, Muszla? To nie będzie Muszelątko. Zgadzasz się? Dobra, zgadzam się. Niech ma coś po mamie. Okej! Dawno u nas nie byłeś. Bardzo, bardzo dawno. Pokażę ci kilka nowych zmian. No i to będzie świetne. Tak, pokaż. Dawno u ciebie nie byłem, więc w ogóle prawie nie widziałem twojego domu. No a te zmiany to będą jakbym tu był niedawno, wiesz? No, no tak, tak, tak. Zaraz ci pokażę te zmiany. Tam jest dobrze z tych zmian. No i mamy nowego przybysza. Naprawdę? A któż to taki? O, to zobaczysz, dobra. To jest źrebie. No nie, nietypowe, ale jest. Piękne. To ja idę je zobaczyć. Okej, jak takie piękne, to ja też. Okej. No to. Hej, jakie piękne stworzenie! Nie widziałam prawie jednorożca. A, Muszla, Szel? A właśnie, jak on się nazywa przecież? Nie znam jego imienia. To jest Muszelątko. Takie po mamie. A. No mówiłem, że to jest Muszelątko. Nie, mówiłeś, że nie wie jak się nazywa. Że ty nie wiesz, jak on. Pamiętasz, pamiętaj, zasubskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę. Pan zemnego odcinka.